Howdy, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci super ekspresową, super pyszną i super ciągnącą propozycję na przekąskę imprezową. I będą to mozzarella sticks. Oglądaj dalej. Dzisiaj super prosta przekąska na imprezę, zrobisz ją w mgnieniu oka, a będzie to smażona mozzarella, takie sticksy, więc na pewno każdy będzie zadowolony, kto sobie chapsnie u Ciebie na imprezce właśnie taką przekąskę. Do tego przepisu używamy mozzarelli takiej w bloku, a nie tej takiej świeżej kuleczki, no bo przepis Ci nie wyjdzie, tamta jest po prostu za miękka, rozleje się to wszystko, no i nie będzie to co trzeba. No i teraz tak, kroimy sobie, hop, najpierw w takie plasterki. No i teraz jeszcze na pół, tak żeby powstały takie właśnie pałeczki. Jak chcesz, to oczywiście nie musisz kroić w takie pałeczki, bo zrobimy z tego sticksy, ale możesz na przykład w grubszą kostkę, jak wolisz, możesz tutaj zaszaleć. Wybijamy sobie teraz jajka i rozczepujemy. Więc dodajemy pieprz oraz sól. No i mieszamy sobie jeszcze całość. Dzisiaj do tego przepisu używam panierki panko, czyli takiej japońskiego odpowiednika bułki tartej. Możesz też oczywiście zwykłej polskiej bułki tartej też użyć do tego przepisu, wyjdą Ci. No i teraz panierujemy sobie, czyli mąka, oczywiście z nadmiaru troszkę odtrzepujemy, dodajemy sobie do jajka, tak żeby jajko obtoczyło całość, nadmiar ściągamy, no i do bułeczki. Porządnie przyciśnij tak, żeby panierka dobrze przylegała. No i mamy pierwszy gotowy. Tak zrób z całą resztą. Wszystkie mozzarelle już spanierowane w panko, teraz wystarczy je tylko usmażyć. Temperatura 180 stopni, głęboki tłuszcz. No i co? Smażysz do momentu, aż się zarumienią. No, już się ładnie przyrumieniły. Hop. Chrupiące i ciągnące mozzarelki już są gotowe. Zawsze możesz przygotować je przed imprezą, a jak przyjdą goście, po prostu wstaw do piekarnika na chwilę, tak żeby się ociepiły i żeby serek był ciągnący. Podawaj to na przykład sosem barbecue z ketchupem, na przykład majonez wymieszany z czosnkiem. Ja dzisiaj będę to robił z majonezem i kolendrą oraz właśnie z sosem barbecue. Dodajemy sobie posiekaną kolendrę, odrobinę pieprzu i soli i mieszamy. Dajemy sobie sosik, hyt po prostu i teraz ciągnące, chrupiące mozzarelki, ale to będzie dobre, ale to jest dobre. Pięknie wygląda, aromatycznie pachnie, a jak smakuje? Pyszne, chrupiące w środku, miękka mozzarella ciągnąca się tak jak widziałeś, czego chcieć więcej? Przygotuj to na imprezę, a impreza będzie super udana. Jeśli podobał Ci się odcinek, kliknij lajka, zostaw suba, a na dole w komentarzu napisz, jakie jeszcze przekąski chciałbyś widzieć u mnie na kanale. Tymczasem do zobaczenia, do następnego przepisu, trzymaj się, cześć! Inna imprezowa przekąska. Kliknij obok.